Hej, cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale, z tej strony Max. W dzisiejszym odcinku, tak nietypowo, jestem w domu, zazwyczaj starałem się nie witać z domu, zazwyczaj starałem się to robić z nad wody, ale w dzisiejszym odcinku trochę nietypowy. Zajmiemy się testem wnętrz, jakimi są raczki, wyświetlałem wam się na ekranie, tutaj też pokażę do kamery, ale i tak wolę zrobić screena ze sklepu i wam to pokazać. A więc szybko troszkę o nich opowiem. Są dostępne w 24 kolorach, w dwóch rozmiarach. A więc widzieliście, wyświetliło wam się na ekranie to wszystko, informacje o nich. I mają one w sobie wgłębienie takie na haczyk offsetowy, aczkolwiek ja staram się tego nie używać, bo na moich wodach po prostu nie ma potrzeby. Uzbroję to w haczyk, zwykłą czwóreczkę od Supercontinent, bo testuję obecnie też te haki i opowiem wam, jak one się sprawdzają. A więc trochę o mojej wodzie, ale jeszcze zanim chciałbym wam wspomnieć o grupie na Facebooku, wyświetla wam się AliExpress Fishing and Test. A więc co jest z tą grupą? Ogólnie, jeżeli ktoś dużo łowi przynętami z AliExpress albo nie jest przekonany, albo chciałby spróbować, bardzo na nią zapraszam, bo sam tam dowiedziałem się o paru przynętach, o których nie miałem pojęcia. Jak sami oglądacie moje filmy, łowię praktycznie na gumy tylko z AliExpress. I właśnie one najczęściej zostały mi polecone na tej grupie. Więc serdecznie was zapraszam. Często są tam kody rabatowe specjalne dla grupy. Administracja chętnie pomaga, inni członkowie chętnie pomagają i opowiadają. A więc, tak jak mówiłem, troszkę o mojej wodzie. Moja woda, na której będę dzisiaj łowić, jest to płytki zalew. Woda maksymalnie do 50 cm, nawet nie. Więc jest to bardzo płytka. Raczka uzbrają w czoburaszkę jednogramową i nie będę go prowadzić stałą, mi tylko jakieś podbicia. Podbicia w toni wody, nawet nie przy dnie. Rzadko kiedy daję tej przynęcie opaść. Okolnie to kochają, ale przekonacie się sami. Ja zaczynam ją testować i widzimy się nad wodą. Dobra, pierwszy rzut dzisiaj. Podchodzimy sobie do wody. Nie za blisko, by nie spłoszyć, jak coś jest. No, coś już stoi. Widać, się chlapie. Ale dobra. Zaczynamy na lekko. Na razie nie jakieś, nie żadne stukanie po dnie. Ale bardzo widoczne przynęta. W sumie nie wiem, czy tutaj się sprawdza kolor fioletowy. Rzadko tutaj łowię na jakieś wymyślne kolory. Raczej ta woda spisuje się na naturalnych kolorach. Ale oczywiście są wyjątki od reguły. Bo na przykład, było pierwsze branie. Na przykład koledzy łowią na fioletowe woblery z efektami, jakieś sandarze, szczupaki i okonie. A naszym dzisiejszym celem jest okoń, mówiłem we wstępie. W sumie na nic innego nie nastawiam się. Sporadycznie na klenie, ale nie umiem łowić kleni. Właśnie dzisiaj już. Co jest? Miałem za bardzo skręcony hamulec. Pierwsza ryba na tego raczka w życiu. Do testowania. Szczuras. Nie, w ogóle nie trafił w przynętę. Tak, ma w boku. A czekajcie. Jeszcze do wody wleciał. Znaczy na ziemię spadł. O to mi chodziło. Ale ryby się chlapią. Ale ryby się dzisiaj chlapią. Już drugi raz tak w moim obrębie. Bo wcześniej. Zaczep. Bo wcześniej tak totalnie przy mnie, przy moich nogach. Aj, znowu. Okonie stoją w miejscu. I to jest fajny. To jest ogólnie chyba jedno z ciekawszych miejsc do łowienia okoni, gdzie obecnie jestem. Ale komary też przeszkadzają. Najlepsze jest to, że ten raczek jest mega widoczny, bo na wodzie, nie wiem ile to jest, 50 cm nawet nie, kolor fioletowy widać do samego dna. Ale ryb nie widać za nim, dopiero jak coś po prostu weźmie i zasłoni tego raczka. Dobra, będę cicho, bo ludzie zaczynają chodzić w okolicy. Trochę wstyd mówić samemu do siebie. Ryba. Szczupak chyba.
Większy. Albo okoń. Okoń. Znowu fajny z tego miejsca. Na płciznę z tobą. O! Kolejny duży, jak ostatnio. Taki o, no też, pod 30. Ale ten ostatnio walczył znacznie mocniej, chociaż teraz miałem dosyć skręcony hamulec. 24 cm. Więc już taki przyjemny, nawet czekajcie, aż go damy do zera. Tak, 24. Przyjemniaczek taki. Wymiar już jest. No to wiadomo, co na haku, to w plecaku. Odpływaj, stary. Ogólnie co do tych raczków, co wam wspomniałem na początku, one są z AliExpress, oczywiście też mówiłem, ale jakoś byłem źle nastawiony, bo mało też próbowałem i jakoś tam raz nim połowiłem, nie brały, to się do nich bardzo zniechęciłem. A teraz założyłem, bo od kolegi z grupy dostałem radę, żebym spróbował na lekkiej czebureszce, bo w powolnym opadzie to sprawuje się znacznie lepiej i faktycznie miał rację. I teraz już druga ryba i dwa takie zerwane. Nie, jeden taki zerwany, ale zaraz po niego wejdę, bo wiem gdzie on wpadł. A mam tylko dwa w tym kolorze, bo ogólnie dostałem tam kiedyś przy okazji. Nie tak, żebym zamawiał całą paczkę, ale po dzisiejszym dniu coś czuję, że cała paczka pójdzie. Jeszcze byłem rano na spinningu, znaczy rano, w południe. I znowu widziałem, jak tutaj skacze szczupak. Podczas ostatniego filmu też widziałem, jak on tutaj skacze. I co jakiś czas po prostu widać tu szczupaki. Więc tutaj szczupaki się kręcą cały czas, ale coś nie chcą brać. Ale w sumie nawet to mi nie przeszkadza. Uuu, przy samych nogach. Jaki szczur! Ej, to by... Patrzcie, patrzcie. 5 cm? Nie, 10. Ale... wielkości raczka praktycznie. Jak on chciał to zjeść, powiedzcie mi. Czekajcie, muszę dać to bliżej. Widzicie to? Jak on chciał to zjeść? Stary. No. Fajna rybka, fajna. Okoń, bo chyba, czuć jak walił bem. Więcej za nim poszło. Ale walił bem. Pięknie. Odkręcę go trochę, bo też, żeby trochę powalczył. Fajny już. O, będzie 30? Może, o, może być. Może być te 30. Chodź. Chodź, nie bój się. Kurde, może być to 30. Nie, nie będzie. Ale 27 do ugrania. Jest kolejny, też taki przyjemny rozmiar. No taki już 20 na pewno. Było widać, jak żerują. O, czekajcie, taki o. Pokazałbym go inaczej, ale o dobra, tak zrobię. A więc nadszedł już koniec. Dosyć długo tutaj stoję, bez ryby. Już wróciłem stamtąd. Tam było strasznie dużo mułu, także mam gacie mokre tak konkretnie. Robi się już ciemno. Niestety trzeba wracać do domciu. Robię teraz ostatni rzut, szczęśliwy rzut. Mam nadzieję. I kończę to. A więc oby jakiś okoń uderzył w ostatnim rzucie. Ogólnie parę okoń dzisiaj fajnie połowiłem. Jakieś większe, jakieś mniejsze.
jakieś brania niewcięte, jakieś ryby spadnięte. Czyli dzień jak co dzień, ale mi się... Co tu się tak rzuca? Jakiś szczupak. Znowu. Zazwyczaj zawsze pod wieczór w tym miejscu, o w tym, rzuca się jakiś szczupak. I nigdy nie umiem go wyjąć.